Tymczasem przechodzimy do kolejnych informacji w tym wydaniu i zatrzymamy się przy bardzo pozytywnych wiadomościach, jakie napływają do nas od organizatorów niedzielnego driftu w Bezledach pod hasłem Jedziemy dla Marlenki. Przede wszystkim warto podkreślić, że wydarzenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców niemal całego regionu, którzy otworzyli swe serce na zbiórkę dla Marlenki. Tego jednego dnia na walkę z chorobą i jej skutkami udało się zebrać blisko 17,5 tysiąca złotych. Na listę pozytywnych wydarzeń, za którymi stanęła grupa drifterów, wpisuje się niedzielne wydarzenie w Bezledach, bo to nie pierwszy raz, gdy ta grupa, wykorzystując swoje techniki i doświadczenie, tworzy ciekawe widowisko, a jednocześnie włącza się w działalność charytatywną. Tym razem celem było wsparcie zbiórki na pomocy 12-letniej Bartoszyczance Marlence, która od kilku miesięcy walczy z nowotworem i skutkami choroby. I to zmobilizowało do stworzenia wydarzenia po raz pierwszy na terenie gminy Bartoszyce. Już pomału wychodzimy w teren, chcemy to bardziej jeszcze rozszerzać. No, chcemy działać jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mocno z tym driftem i nie tylko z driftem. Impreza ma szczytny cel, jedziemy do Marlenki. Dopisała, jak widać, tutaj publiczność i tutaj drifterzy. Dajemy z siebie wszystko. Dzisiaj ściągnięci zostali chłopaki z grupy Patera, Ardian Harris. Dominik, 14-latek, Kiłyk, tak, Daniel bodajże, no jest, chłopaków tutaj pościągaliśmy. Dużo, dużo osób po prostu, widać, pan Kowalczyk, automotor się włączył z nami tu w akcji, udostępnił nam samochód na scenę, straż pożarna, no wszyscy i wójt gminy naprawdę dużo zrobił, nie? No i co najważniejsze, no jedna firma jakby nie udzieliła dzisiaj nam tego placu, firma, czyli kontraktu z Bezledy, no to by tego nie było, nie? A udzielają na takie nam cele. I przy takim zaangażowaniu organizatorów rosła liczba tych, którzy postanowili się włączyć w to, by wydarzenie miało pozytywny efekt. Stąd na placu od wczesnych godzin do dyspozycji była grupa drifterów, a co za tym poszło? Ustawiła się charytatywna kolejka do przejazdów po stronie pasażera. No wrażenia no, przeogromne, także no super, super. Fuh, jestem pod wrażeniem. Pierwszy raz uczestniczyłem w czymś takim, pierwszy raz jeździłem w takiej formie, także naprawdę mega. To reakcja każdego, kto odważył się zmierzyć z prędkością na torze i driftem, czyli kontrolowanym poślizgiem, świadomie zainicjowanym przez kierowcę, ale w trakcie wydarzenia pojawiła się również okazja zajęcia miejsca również po stronie kierowcy. To już efekt prowadzonych licytacji, w których chętnie udział brali mieszkańcy, podbijając ceny, by osiągnąć zamierzony efekt pełnej puszki zebranych pieniędzy. Do wylicytowania było mnóstwo gadżetów, voucherów i wszystkie znalazły swoich nowych właścicieli, ku radości organizatorów, ale również tych, którzy przeznaczyli rzeczy na tę charytatywną akcję, która wyszła z inicjatywy drifterów i zyskała ogromne wsparcie ze strony gminy Bartoszyce. Jak najbardziej, jak zawsze jestem otwarty na wszelkie inicjatywy i tutaj jako gmina objęliśmy patronatem honorowym i wsparciem, jeżeli chodzi o zorganizowanie tej imprezy. Dlatego można było liczyć na miejsce zabawy dla dzieci, zabezpieczenie placu, nagłośnienie i oczywiście suto zastawione stoły. Tu swą aktywnością wykazały się koła gospodyń wiejskich, sołectwa, ale wsparcie popłynęło również od lokalnych przedsiębiorców czy osób prywatnych, którym na każdym kroku dziękował organizator wydarzenia, bo bez takiego wsparcia trudno o tak dobre spotkanie. Stąd i nam padło w udziale przyjęcie podziękować za współpracę. I tu jasno podkreślmy, cała przyjemność po naszej stronie, że stale możemy mówić o pozytywnych działaniach w regionie. To z pewnością do nich również należy. Jego efekty przerosły oczekiwania. Zainteresowanie było ogromne. Super, cieszę się, że wyszła ta impreza. Chcemy pomagać po prostu. I to daje pozytywne spojrzenie w przyszłość do organizacji podobnych wydarzeń. Warto dać szansę tym, którzy mają swoją pasję i chętnie się nią dzielą, a w przypadku tego spotkania chętnie wszyscy podzielili się dobrem. Na konto Marlenki wpłyną kolejne zebrane pieniądze, tym razem 17,5 tysiąca złotych i to ogromna wartość dodana do driftu, po raz pierwszy zorganizowanego w Bezledach.